Serdecznie, dzień dobry, witam was wszystkich bardzo gorąco i bardzo serdecznie. Jestem Emilko, to jest tak naprawdę już nie wiem która, ale któryś tam słuchajcie odcinek na Emilki kanale. I niestety, ale Emilka się słuchajcie rozchorowała i leży biedna ze mną, słuchajcie, leży w łóżku, umiera. Ja nie wiem w ogóle co się z nim dzieje, ale ja jako słuchajcie dobra siostra stwierdziłam, że nagram dzisiaj za nią słuchajcie odcineczek. I... Witam cię i pójdziemy słuchajcie do kopalni. Jest za nami oczywiście Henry, bo stwierdziłam, że musimy słuchajcie pokopać na nim te diamenty, bo kurczę, ona ma, miała tam chyba 14 diamentów i oczywiście w ogóle nie. Ja tak gram, serio, w sensie ja to was może denerwować, więc to trochę zmniejszę, nie wiem, może tak na 85, ale ja nie wiem, ale jakoś tak jestem przyzwyczajona. Ale ogólnie tą rzecz biorąc, słuchajcie, na samym początku możecie zostawić słuchajcie łapki w górę, subskrypcję, subskrybować ten kanał, słuchajcie, wbić na mój kanał, na mojego Instagrama, na Emilki Instagrama, na Emilki TikToka, na mojego TikToka i... no i to w sumie chyba tyle. I słuchajcie, ja nie wiem, nie mam pojęcia słuchajcie co dzisiaj w dzisiejszym odcinku będziemy robić, ale po prostu słuchajcie pójdziemy słuchajcie pokopać sobie diamenciki, jak piękne, jakże żeby Emilka miała, żeby mogła, bo już zabrałam kilowi. No musimy jakoś się tutaj, wiecie o co chodzi, co... Okej, witam bardzo gorąco i bardzo serdecznie. Wow, ale ma fajny miecz. Wow! No ej, ja dzisiaj nie mogę umrzeć. Nie ma szans, że ja dzisiaj, słuchajcie, umrę. Ale słuchajcie, dobra, super, bo mamy słuchajcie jakąś jaskinię i bynajmniej coś będzie działo. Tam nic nie ma z czego co widzę. To jest tylko węgiel, więc sobie tylko. Ale tam też był węgiel, więc słuchajcie, wykopiemy sobie po prostu tamten węgiel. I tu jest jeszcze żelazo. I nie wiem, czy pójdziemy w dół, czy w górę, bo tam w sumie widzę, że nic nie ma, więc po prostu pójdziemy sobie o tam. I może słuchajcie, znajdziemy dzisiaj jakieś diamenciki. Albo coś po prostu. Dobra, kopiemy słuchajcie sobie teraz węgiel. I ja mam słuchajcie serio dzisiaj nadzieję, ale się wystraszyłam tego nie dobrze, że ja dzisiaj słuchajcie nie umrę, że ja przeżyję ten cały odcinek i po prostu będę miała diamenty i serio. To jest mój cel słuchajcie na dzisiejszy odcinek. Nie mam innego, ja po prostu to jest dzisiejsze moje naprawdę takie marzenie. I a wy możecie słuchajcie napisać wasze marzenie słuchajcie w komentarzu, ale się wystraszyłam, że tu jest szkielet. Dobra, słuchajcie, tam chyba nic nie ma z czego co widzę, ale w ogóle na razie nie chcę wykrakać, ale nie ma słuchajcie żadnych potworków, więc ja jestem sobie tym faktem słuchajcie bardzo, jak to się mówi, bardzo pocieszona, bardzo ucieszona, nie wiem jak to się słuchajcie mówi. Ale dobra, mam słuchajcie kolejne słuchajcie tu, słuchajcie dobra, co? Ja nie wiem, ale ja mam taki nawyk mówienia słuchajcie, ja nie ogarniam tego, ale okej. Dobra, Emilka będzie miała węgiel i będzie mogła sobie przytapiać słuchajcie różne rzeczy. Ale dobra, w ogóle ja, możecie napisać, słuchajcie, Emilce, kurde, muszę się oduczyć mówić, słuchajcie, możecie napisać Emilce w komentarzach, żeby, słuchajcie, wyzdrowiała i w ogóle, ja znowu powiedziałam, słuchajcie, ja nie wiem, słuchajcie, no nie, nie, za każde, słuchajcie, daję Emilce dychę, dobra, Ema? Tak. Jak powiem, słuchajcie, daję Emilkę dychę, dobra, to jest stąd, Ema liczni, dobra? Okay. Emilka mi dzisiaj będzie liczyła i możecie napisać Emilce. Ja teraz się tak skupiłam, żeby tylko... Ej, ale jak nie powiem ci cały odcinek, to ty mi dajesz... Ile? Jest sobie. Dobra, tak ja nie powiem w dzisiejszym odcinku, jeszcze powiem, słuchajcie, co nie? No to wtedy Emilka mi daje 200. Wydaje mi się, że to jest fair. I ja się strasznie teraz boję, że powiem to słowo, którego już niestety nie mogę powiedzieć, a tam jest Barbara, której ja się boję i cały czas się boję, że powiem to słowo. Ale dobra, pójdziemy tam do niej, prawie to powiedziałam, o wow. Ale ja się w tym momencie boję, bo ja cały czas mówię, w sensie w myślach mówię cały czas to słowo. Ja nie mam bladego pojęcia jak to działa, ale mówię po prostu to słowo, dobra, to mogę mówić. Zjemy sobie ziemniaczki, w ogóle ja nie mam żadnego jedzenia. Ja nie wiem jak ja tutaj dzisiaj przetrwam, ale dobra, słucha, prawie powiedziałam, nie powiedziałam tego, powiedziałam do pomowy, ale mam nadzieję, że przeżyjemy i kurczę, nie mam pojęcia gdzie ja jeszcze mogę iść tutaj, bo to jest tyle, słuchajcie, no nie! 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 Daję Emilkę jedną dychę. Ej, ale nie może być tak za jedno, no to niech będzie, że jak powiem tak jakby 5 razy te, no, słuchajcie, no to tak. No to mogę 5 razy, no to jedną już zmarnowałam.
Ale no nie, no kurczę. Dobra, ale Emilka ma już ode mnie dychę i ja mam nadzieję, że na tej 10 się po prostu skończy, bo ja nie mam zamiaru dawać Emilce kasy, ona ma swoją kasę, ja mam swoją, tak jakby, no i tak będzie po prostu lepiej. Ja się teraz w ogóle boję powiedzieć cokolwiek, bo boję się, że po prostu jakoś samo mi to wyleci z ust. Dobra, w ostatnim odcinku, jak słuchajcie... No... Jak ostatnio grałam sobie, no to umarłam z jakichś 10 razy przez Barbarę i ja po prostu nie potrafiłam sobie z nią poradzić, więc ja ją po prostu zostawię, bo ja nie widzę w tym jakby najmniejszego sensu się po prostu z nią bić, a mam mało serduszka, a już nie mam nawet żadnego jedzenia, więc ja bym się chyba jednak wróciła na górę, bo nawet nie ma co po prostu iść po te diamenty, skoro nawet nie mamy jedzenia i nie jesteśmy tak naprawdę na tą wyprawę jakże piękną przygotowani, więc chyba wrócimy na górę. Mamy dużo rzeczy, więc może spróbujemy, bo wiem, że Emilka nie ma domku i Emilka mieszka w jakimś, ja nie wiem co to jest, jakiejś chatce małej i w ogóle, ja nie wiem co to jest za chatka, ale co to w ogóle jest? Dobra, pies, czekam, czy mnie obroni. Obroń mnie. Wow, to go broni, w sensie to mnie broni. No i czemu on go nie broni? Wow, dzięki Henry, ty to jednak jesteś przyjaciel. Serio, dobra, widzę, że to tak, ale ciekawe, czy zombie tak nie... O, ile tam jest zombiaków, o jacie, ale ciekawe, czy one tu wejdą. Ja się trochę boję, że one tu tak szczerze wejdą, więc po prostu zamknę te drzwi i potrzebuję coś do jedzenia, ale widzę, że Emilka nawet jedzenia nie ma, jest biedna i... No Emma, jak ty w ogóle możesz żyć? Ja tego nie rozumiem, serio. W ogóle ja tu postawiłam jej 1 300 000 pochodni, ale możemy przetopić to, dać jej tu węgla, tu jest chowamy to, to, to. To jej odłożymy tu, to, tu, to sobie damy do łapy. I możemy iść w sumie pozbierać trochę, słuchaj, nie dokończyłam. Pozbierać trochę drewienka. A może nam się jakoś przyda po prostu przy budowie tego domku. A, tu mamy drewno. To chodźcie sobie, dajcie. Było. Po prostu zrobimy... A! Henry, obroń mnie. Nie no, bo on wybuchnie przez tego creepa. Ej, ale się wystraszyłam, coś tu zrobiła. Ła! To wybuchnie przy twoim domu. Nie, no tak nie może być. To ja się na takie coś nie pisałam. Ciekawe, że to mnie... Wow! To mnie bije. Wow, Emma, stresujesz mnie, że gadasz z Anią. I z Weroniką. I z Werą. Weź to stąd. Wow. Nie, to wybuchnie, jestem pewna, że to wybuchnie. Ej, prawie ci zabijam psa, sorry. Serio, to nie było przez, to było przez przypadek. I naprawdę, to było to przez taki totalny przypadek. Ale okej, okay. W ogóle tu mamy nasz piękny most, który mi to chyba zmodyfikował. W ogóle gdzie jest nasz most? Ja się zastanawiam, gdzie jest nasz most. Lisek! O, ja cię kręcę. Ej, czy liska da się oswoić? Ej, da się oswoić liska? Au. Ja chcę mieć lisa, ale ja nie wiem, czy ja go dam i czy czym. W sensie ty będziesz miała lisa, jak jego oswoję. Chodź tu, toś taś. Ha, halo, halo. Gdzie? Ej, bo ja zgubiłam tego lisa, jest mi w tym momencie przykro. O, tu jest nasz most miłości. I w ogóle ja się prze... To się te przeteleportowało. Dobra. O, widzę, że Emilka tej dokończyła nasz most. Ale chodźmy szukać tego liska. Ała, no nie, no kurde. Ale jestem sierotą, wpadłam w to. Ja nawet nie wiem, jak to się mogło stać. Ej, bo ja nawet nie mam zielonego pojęcia, gdzie jest ten lis. I ja dokładnie, ja nie mam pojęcia, gdzie ten lisek może być. Jest mi przykro, bo ja miałam nadzieję, że ja będę miała liska. O, tu coś jest jeszcze, że, ale mi to by nie widziała. Że ja będę miała lisa, ale stwierdziłam, że w tym momencie, że tu powstanie domek Emilki. Tu jest wejście. I tu powstanie domek Emilki i musimy to stąd zabrać, skosić to, tak mówiąc po polskiemu. I dobra. I słuchajcie, no nie! Ile? 4? Ej. No nie, no dobra. Ale propos tak, tak już wydaje mi się, że nie zdążymy zrobić tego pięknego domku, ponieważ iż za dokładnie... Słuchajcie mówić. No wiem, ale ja mam za 4 minuty, słuchajcie... No nie! A jest 5! Tak, 5 tyszek wydajesz. No dobra.
Mam ci 5 tych pojęć, dziękuję. Ale dobra, tak już podsumowując, słuchajcie, już mogę mówić. Jest za dosłownie 4 minuty mam przygotowanie z języka polskiego do egzaminu, więc niestety... włączyłem wtedy. Więc niestety, ale będziemy musieli kończyć ten jakże piękny, słuchajcie, odcineczek. I w następnym odcinku wydaje mi się, że albo Emilka, albo ja dokończę ten nowek. Obiecuję, że kiedyś go, słuchajcie, dokończę. No i no co? Dziękuję wam bardzo gorąco za oglądanie. Zostawiajcie łapki w górę, subskrypcję. Życzcie Emilce powrotu do zdrowia, bo leży chora bidulka i... No co, dziękuję wam za oglądanie, trzymajcie się i hejka!